Jeżeli podobają Ci się nasze filmy, to pamiętaj, aby zostawić komentarz, a także zaznaczyć subskrypcję. A przy subskrypcji masz taki mały, ładny dzwoneczek. I po jego zaznaczeniu będziesz dostawał informacje o tym, że pojawił się kolejny zajebisty film wprost od Motobandy. Każdy prawdziwy motobandzior ma swoją listę motocykli marzeń, którymi koniecznie musi się przejechać, zanim żona lub rząd zmusi go do przejścia na motocyklową emeryturę. Rok temu udało mi się odhaczyć jeden motocykl z listy. W tym roku niespodziewanie odhaczam drugi motocykl. Przed Wami mój amerykański sen. Harley Davidson Nightrope. Ostatni z linii. Wprawdzie moim marzeniem była przejażdżka wersją V-Road Muscle, natomiast nie mogę narzekać, ponieważ Nightrope spełnia te moje marzenie. Mogę sobie odhaczyć ten malutki punkt z mojej listy, bo to jest właśnie prawdziwy power cruiser. Seria V-Road budziła kontrowersję od samego początku produkcji, czyli od lat 2000, dokładnie roku 2001, kiedy zadebiutował pierwszy motocykl. Harley tym motocyklem dzielił i rządził. Dzielił wszystkich wielbicieli marki, a rządził niepodzielnie osiągami, bo tej jednej rzeczy temu motocyklowi z całą pewnością nie można odmówić. Każdy fan marki, naprawdę każdy fan marki, który uwielbia te motocykle z Milwaukee, stwierdzi, że to nie jest prawdziwy Harley. To nawet koło prawdziwego Harleya nie stało. Dlaczego? Ponieważ silnik tego motocykla został zaprojektowany wspólnie z niemieckimi inżynierami z Porsche. Harley opatentował silniki, których kąt rozwarcia tłoku wynosi 45 stopni, ponieważ według nich tylko takie silniki potrafią oddać prawdziwe wibracje, dźwięk i potęgę silników z Milwaukee. Tutaj kąt rozchylenia 60 stopni, a silnik kręci się do niebotycznych 9000 obrotów. To jak na Harleya jest szalenie dziwne, ponieważ przy normalnych motocyklach tej marki przy 3000 obrotów zmieniamy już bieg na wyższy, natomiast tutaj ten motocykl dopiero powolutku zaczyna budzić się do życia, by wybuchnąć przy 7000 obrotów. Mocy mamy tutaj pod dostatkiem, 125 koni i 111 Nm. Jednak jak na amerykańską ikonę motoryzacji, jest ona ukryta nieprzyzwoicie wysoko. Odkręcamy gaz, zmieniamy bieg na drugi, a my mamy już 60 km na godzinę i tak naprawdę jesteśmy dopiero w połowie skali obrotomierza. Odkręcenie tego motocykla na pełny gaz na trzecim biegu owocuje prędkością na poziomie 180 km na godzinę, a maksymalnie udało mi się nim rozpędzić do prędkości 225 km na godzinę. Jak na cruisera, to jest prędkość oszałamiająca. Generalnie cruisery nigdy nie kręcą się aż tak wysoko. Ten się kręci, ten kopie w dupy, bo kiedy tam zmieniasz bieg, zaczynasz zwalniać, Harley cały czas pchnie do przodu. Jedyne co czujesz, oprócz euforii, oprócz adrenaliny, to fakt, że twoje nogi zaczyna ściągać wiatr i zawiedzie wokół pletu. Niektórzy mówią, że on ma muła z dołu. Muła to on może mieć do powiedzmy 3000 obrotów, jednak te 3000 obrotów on osiąga tak po prostu. Startujesz już, masz te 3000 obrotów i w zasadzie na każdym biegu, jeżeli masz powyżej tej wartości, on cały czas przyspiesza. Elastyczność tego silnika jest bardzo dobra, a to co dzieje się po przekroczeniu 6-7000 obrotów jest po prostu obłędne. Ten motocykl świetnie wkręca się na obroty, właśnie szaleje, tak jakby to była jednostka opracowana nie przez Harleya, a właśnie przez Japończyków. To jest ta germańska krew, która w nim płynie i psuje humor wszystkim wielbicielom marki. Po przejażdżce tym motocyklem można go albo kochać, albo nienawidzić.
fajne uczucie było, kiedy właśnie nowa Kia Sorento bodajże chciała mnie ścigać i po prostu odjechałem. Przede mną jechał samochód, wyczytaliśmy tira, on do mnie już migał światłami, żebym mu zjechał. O, jakiś tam leci dziadek na Harley'u, zaraz go łyknę. Nic z tych rzeczy. Także wiesz. Układ hamulcowy, zawieszenie. Ten motocykl także może poszczycić się właśnie tymi dwiema rzeczami. Z przodu mamy zawieszenie typu upside down, grube, wprawdzie nie możemy go sobie w pełni regulować. Jest ono twarde i przy tych wysokich prędkościach motocykl zachowuje zadziwiającą stabilność. Naprawdę czujemy pewność prowadząc tą maszynę. Chociaż bardzo ostre zakręty pokonujemy z pewną przeszkodą, ponieważ z tyłu mamy oponę 240 mm, czyli naprawdę gruby kapeć. To świetnie wygląda, widać po prostu potęgę tego motocykla z tyłu, natomiast przy bardzo ciasnych zakrętach czujemy, że ten motocykl pochyla się z lekkim oporem. Mimo to da się nim bardzo fajnie zakręcać. Czujemy, że to jest zwarta konstrukcja, że to się świetnie trzyma drogi i wiatr na nim nie robi takiego wrażenia. Inaczej niestety jest z kierowcą, tak jak wspomniałem, mnie strasznie ściągało, motocykl jechał nadal stabilnie. Przy osiąganiu takich prędkości potrzebne są dobre hamulce i te w Harley'u jak najbardziej się do tego nadają. Potężne szczęki z przodu. Wprawdzie tarcze nie wyglądają jakoś oszałamiająco, ale robią świetną robotę. Robią świetną robotę, dopóki nie włączy się ABS. Ten niestety, elektronika tego ABS-u naprawdę nie powala. Ja byłem zachwycony tymi heblami, dopóki jechałem na autostradzie. Jak tylko zjechałem z autostrady na lokalne drogi, był przejazd kolejowy. Wiecie, jak to jest przejazd kolejowy, znak stop. Wszystkie tyry tam muszą wyhamować, ruszać. Zrobiła się tarka. I kiedy zacząłem tam hamować, znałem już siłę tych hamulców, więc mówię, a spokojnie, mogę zacząć późno hamować. I tutaj był mój szok i zdziwienie, kiedy zamiast zatrzymać się paręnaście centymetrów przed białą linią i znakiem stop, zatrzymałem się za. Po prostu kiedy ABS się włączył, miałem uczucie, że ten motocykl się prześlizguje, zamiast płynnie hamować. Także jeżeli macie okazję kupić ten motocykl, proponuję wersję bez ABS-u. To, co jeszcze mi się podoba w tym motocyklu, to bezkluczykowa obsługa tego motocykla. To samo mieliśmy w Road Glide, po prostu mamy kluczyk w kieszeni, odchodzimy, motocykl się zazbraja, ma alarm, wystarczy na niego wsiąść, żeby ten alarm się włączył. Podchodzimy do tego motocykla, rozbraja się, jedziemy w Hidden Down. Generalnie motocykl turystyczny, ciężko mu zarzucić takie geny motocykla turystycznego, natomiast jadąc po niego do Warszawy zrobiłem nim ponad 400 km w jedną stronę, 70% po autostradzie, 30% po drogach lokalnych i wprawdzie tyłek mnie już zaczynał boleć, nogi także już trochę odczuwały ten dystans, natomiast mimo wszystko, kiedy przyjechałem już do domu, było około godziny 17, a wyruszyłem o 6 rano, jeszcze chciałem nim trochę pojeździć. Później leżałem 3 dni chory, ale to jest tam inna sprawa, bo trochę mnie przewiało, ale naprawdę ten motocykl jest na tyle przyjemny, że jeszcze chciał się nim jeździć. Siedzenie bardzo wygodne, trzyma nasz kręgosłup podczas przyspieszania, a na pierwszych trzech biegach ma co trzymać, ponieważ nasz tyłek mocno się zsuwa do tyłu. Natomiast tak jak mówię, jeżeli nie robimy długich dystansów, jest mega wygodny, im dłużej jedziemy, tym bardziej nasz tyłek zaczyna to odczuwać. Jeżeli jesteśmy już przy siedzeniu, to co mi się nie podoba w tym motocyklu, to fakt, że bak jest ukryty właśnie pod siedzeniem. To jest imitacja baku, tutaj mamy tak naprawdę bak. Absolutnie nic nie chroni nasz bak przed osobami obcymi. Bo nawet jak motocykl jest zazbrojony, zamknięty, wystarczy, że ktoś podejdzie i nasz bak jest odkryty. Totalnie żadna ochrona. Mało tego, wszystkie kable są na wierzchu, więc lejąc paliwo do naszego niewielkiego 19-litrowego zbiornika paliwa, naprawdę trzeba mocno uważać, żeby tej elektroniki nie pozalewać. Wydając górę pieniędzy, górę kapuchy, multum hajsu na ten motocykl, ponieważ on kosztuje ponad 80 tysięcy złotych, nie musimy liczyć się ze spalaniem. Dlaczego nie musimy się liczyć? Bo on spali dokładnie tyle, ile mu wlejemy, spali wszystko. Ten motocykl, jak dla mnie, ma dwa tryby spalania. Tryb ekonomiczny, czyli 7 litrów na setkę i tryb harlejowski, czyli wszystko, co mu wlejesz, dobrze powyżej 10 litrów. Na autostradzie spalą mi średnio 12 litrów paliwa, natomiast też nie będę oszukiwał, że jeździłem nim spokojnie.
Ciężko generalnie na nim nie stracić prawa jazdy, bo tak jak wspominałem, kiedy jedziemy sobie po mieście, odkręcamy delikatnie, drugi bieg mamy już 60 km na godzinę, więc już przekroczyliśmy dozwoloną prędkość, a my jeszcze nawet nie zapięliśmy trójki. I to jest fakt, że po mieście trójka to jest najwyższy bieg, jaki uda nam się zapiąć, właśnie przez to, że ten motocykl tak wysoko się kręci, te biegi są bardzo, bardzo długie. Wczoraj miałem okazję pojeździć trochę z chłopakami na Kawasaki Z800 i Z1000, których serdecznie zresztą pozdrawiam. I mam nadzieję, że udało mi się ich trochę zaskoczyć, ponieważ kiedy odkręciłem gaz na pierwszych dwóch biegach, szliśmy praktycznie łeb w łeb. A tamte motocykle są dużo nowocześniejsze, bardziej zaawansowane technologicznie, no i dużo lżejsze niż nasz Harley. Także Night Road daje sobie radę. Pod względem mocy to jest naprawdę kozak. Oczywiście siłą rzeczy będę go porównywał do innego Power Cruisera, który do tej pory był u mnie numerem 1. A oczywiście mówię tutaj o Yamaha Warrior, która jest już niestety nieprodukowana. Warrior jest strasznie agresywny, wiesz, taki chce urwać ci głowę, jest taki wredny po prostu, nie? A Harley jest najszybszy z nich wszystkich, nie? I najdroższy zresztą. Ten odcinek będziemy kończyli dosyć smutnym akcentem, ponieważ po 16 latach produkcji, od 2001 roku, po kilku modernizacjach, ten model przestaje być produkowany wraz z końcem tego roku. Zabiły go oczywiście najnowsze normy spalin. Motocykl możecie w tej chwili jeszcze kupić w salonach, natomiast już od przyszłego roku go nie będzie. I jak zapowiada Harley, nie będzie kontynuacji tej linii z tymi silnikami. Motocykle używane bardzo trzymają cenę. Tych maszyn jest już trochę na rynku, więc widać, że się spodobały. Yamaha będzie kosztowała około 20 paru tysięcy złotych. Tutaj trzeba dołożyć od 5 do 10 tysięcy złotych więcej za ten sam rocznik. No teraz już nie będzie przybywało, bo skończyła się produkcja tej maszyny, tej pięknej, wspaniałej maszyny, która strasznie podzieliła ludzi, bo albo się im kocha pełnym sercem, albo się nienawidzi. Ja się trochę zakochałem. Chciałbym mieć taką maszynę. W wersji muscle. To było po prostu świetne.